Dodałem do Bloonsów 3 nowe ulepszenia dolnego drzewka w Łodzi Podwodnej i dzisiaj sobie to przetestujemy. Jest to mapa autorstwa Shopika. Pozdrawiam Ciebie serdecznie, kolego, i dzięki, że poświęciłeś swój czas na zrobienie mapy. A szukałem takiej wodnej mapki, bo właśnie zobaczcie, jak to wygląda. Ja byłem przekonany, że są po prostu dodane tutaj te drzewka, ale okazuje się, że działa to w troszeczkę inny sposób. Jak widzicie, nawet są te ulepszenia zablokowane. Nie mam pojęcia, w jaki sposób to będzie tutaj działało, ale wiem, że jeszcze na pewno nie zostawiliście łapy w górę pod tym filmem. Także upewnijcie się, że już to zrobiliście, no i subskrybujcie kanał. Zobaczymy, jak to też będzie wyglądało i naprawdę cieszę się, że nie są blokowane mody na customowych mapach, bo gdyby tak było, no to jedyne, co bym mógłbym robić na tych mapach, to przechodzić zwykłe tryby, albo jakieś chips, albo coś w tym stylu. Niby też to mogłoby być, ale cieszmy się z tego, co mamy. I wczoraj też najprawdopodobniej pojawił się odcinek z Hogatem, chciałem powiedzieć z przyzwyczajenia, z Admirosem, ale z Hogatem sobie graliśmy w Bluesiki, więc jeżeli nie oglądaliście tego filmu, to koniecznie go sobie nadróbcie. Weźmiemy sobie prędkość razy 5 i pytanie, czy ja będę potrzebował farm. Właśnie, ile kosztują te ulepszenia? Tak, to 27 tysięcy, to 18 tysięcy, tutaj mamy 34 i tutaj 250, więc teoretycznie jakaś farma by się tutaj przydała. Mamy też oczywiście Benjamina, im szybciej postawimy Benjamina, tym lepiej, także cyk, niech on sobie tutaj stoi i coś miałem... A, myślałem właśnie, czy by nie odpalić double cash moda, ale chyba tego jednak nie będę tutaj potrzebował. Dobra, weźmiemy większy zasięg. O, i teraz ta łódź podwodna będzie sobie trochę lepiej radziła. I w ogóle, czekajcie, nie ma tego. Paragon oficjalny kolejny to będzie właśnie łódź podwodna. Taka ciekawostka. To chyba ma być w kolejnej aktualizacji, albo jeszcze w kolejnej, bo miał być też nowy bohater, Spirit Walker się nazywa, ale też go przenieśli na jakiś, za jakiś czas po prostu ten Spirit Walker będzie. Wiecie co? Żebyśmy na spokojnie mogli się zająć farmami, to ja zrobię pewną rzecz. To jest najlepsza taktyka, wiadomo, alchemik plus ninja i nie musimy się kompletnie niczym martwić. I to będzie po prostu najlepsze rozwiązanie. A ja w międzyczasie postawiłem dwa banki, więc jeżeli chodzi o kasę, nie powinniśmy się martwić i postawimy sobie tutaj łódź, zrobimy ją pod... O kurde, chwila. Okej. Nie spodziewałem się tego. Po prostu nie spodziewałem się, że coś takiego się wydarzy. Chwila, czy ja mogę to uratować? Raczej nie ma szans i będę musiał zacząć od samego początku. Cyk, snajper. No właśnie. Czyli mogę wydać 300 dolarów, ale to byłby wstyd, także dajcie mi chwilę, ogarnę i po prostu wrócimy do tego momentu, w którym przed chwilą byliśmy. I skończyliśmy mniej więcej gdzieś tutaj. Dobra, postawmy sobie także radar i miejmy nadzieję, że już nie będzie żadnej przykrej niespodzianki, bo to jest naprawdę wstyd, że kompletnie się nie skupiłem na obronie i mówię, no, ninja na pewno sobie poradzi. Tak, nieźle sobie ninja poradził. Tutaj mamy 5000, więc na spokojnie. Zacząłem sobie stawiać także piratów. Nie wiem, czy jakby potrzebuję ich tak bardzo tutaj, bo zależało mi na tym, żeby te łodzie podwodne miały rzeczywiście zasięg na samym początku, chociaż mam tego też Darta, który w ten sposób miał działać. Dobra, nieważne, jak już jest postawione, powiedzmy, jeszcze trzech piratów, znaczy tych trzech piratów, którzy są tutaj, powinno mi starczyć i zaczynamy ulepszać to, co, po co tutaj przyszliśmy, czyli tak, 9 tysięcy wypłacamy, tu sobie to kupujemy, ja, tylko że ten tier kosztuje trochę więcej. Dobra, na pewno się przyda tutaj małe ulepszenie w postaci tych łodzi i nie pamiętam, czy te łodzie można było stawiać jakby w nieskończoność, czy one miały jakiś cap, jeżeli chodzi o to, ale wydaje mi się, że nie miały i to wszystkie po prostu łodzie, które były w zasięgu, albo nawet nie w zasięgu, tylko po prostu postawione na mapie. Dodaję dodatkowe przebicie i obrażenia dla dowódcy i wszystkich okrętów podwodnych w jego promieniu. Okej, czyli jednak w promieniu. No to dobra, to sobie na pewno to postawimy. Weźmiemy także, kupimy fila. Tu mamy 6 tysięcy, spokojnie, to sobie też odpalmy i kupimy, żebyśmy mogli niszczyć wszystkie typy balonów, bo to też się na pewno przyda. I zobaczymy, 63. runda. No, szczerze? Coś jest nie tak. Coś bardzo mi się tutaj nawet nie podoba. Dobra, postawimy sobie Gluganera. A, tylko że na tej wysepce nie ma za bardzo miejsca na takiego Gluganera. Może jakiegoś snajpera weźmiemy pod środkowe drzewko. Okej. Oj, żeby tutaj się nic na pewno nie wydarzyło. I tak, wypłaćmy sobie kasę 2000. Tutaj mamy 8000. Wiecie co, ja już to zrobię. Cyk, cyk. I będziemy mogli sobie kolejny zrzut ogarnąć i teraz już zbieramy z tymi wszystkimi rzeczami, które mamy, zbieramy już na ten piąty tier, żeby zboostować te łodzie podwodne. Może jak będę gdzieś tam miał nadwyżkę tej kasy, to coś tam zrobimy jeszcze i postawimy kolejne łodzie, ale chcę bardzo przetestować ten 6, 7 i 8 poziom i zobaczyć, czy rzeczywiście to będzie takie dobre, bo na razie mówię, jest to przekreślone i nie wiem, czy tak powinno być, nie? No bo to jest...
trochę dziwne. Chyba, że potrzebuje na przykład, żeby ulepszyć to, to potrzebuje kupić inne piąte tiery. Może na takiej zasadzie to będzie działało. Zresztą za chwilę to zobaczymy. I uwaga, kupujemy piąty tier i mamy 19 tysięcy. Czy to się odblokowało? Nie, nadal jest to zablokowane, ale mamy 19 tysięcy i będziemy jakimiś rakietami strzelali i będziemy zadawali większe obrażenia ceramicznym balonom, więc całkiem spoko, ale... żebyśmy wykorzystali na pewno tego buffa. O, to weźmiemy, zrobimy coś takiego. Może jeszcze jedna łódź niech będzie. Wiecie, no mogę tak naprawdę, ta mapa jest tak fajnie skonstruowana, że mogę tutaj spamować tymi łodziami podwodnymi. Dobra, odbiorę sobie z banku w jednym momencie, żeby później mi było na przyszłość trochę łatwiej. I 19 tysięcy to kosztuje. Możemy sobie zrzut wezwać, cyk, 1200 kaski. I mógłbym strzelca wyborowego postawić, tylko czy ja potrzebuję strzelca wyborowego? No raczej nie za bardzo. I uwaga, czy skraszuje mi grę? Okej, nie skraszuje. Jak on strzela? Co jest? Dobra, już mi się elit submar... to jest elitarna łódź podwodna. I tutaj mamy podwójne obrażenia dla wszystkich ataków. Wszystkie jakby oferuje też jakiegoś buffa, który zwiększa prędkość ataku małpek, innych wodnych małpek. Trochę się zaplątałem, ale wiecie o co chodzi. Czyli w skrócie ten buff, którego mają te wszystkie łodzie podwodne, będzie dwa razy mocniejszy. Albo po prostu będzie mocniejszy i tyle. To wiecie co? Jeszcze jedną łódź sobie postawimy. Czemu nie? I może... może jednak tego strzelca wyborowego, żebym więcej kasy generował sobie. Niech będzie tak jak jest. Tu sobie zwiększymy trochę zasięg, żeby jeszcze pod koniec można było coś bić. I ile to kosztuje ulepszenie? Gdzie on jest? Tu jest 36 tysięcy. Z banków no mało kasy jest. Tu mógłbym 9 tysięcy. No będzie problem, tak myślę, uzbierania tych 250 tysięcy. Ale na razie może skupmy się na tym tierze i bum! Okej, wygląd się nie zmienił. Ale no jest jakiś tam buffik, także spoko. I tutaj 270 tysięcy, no to chwilę sobie poczekamy na uzbieranie tego. Tylko właśnie, przecież ja mogę kupić wam jeszcze alchemika. Zapomniałem w ogóle o alchemiku. Weźmiemy, kupimy jednego, kupimy... no nie, tutaj mimo tego, żebym bardzo chciał, no to się nie zmieści ten alchemik. Ale jak widzicie, większość rzeczy, znaczy większość roboty tutaj odwala tylko i wyłącznie ta łódź podwodna, bo balony się nawet nie przebijają, co jest bardzo dobrą wiadomością. 33 tysiące, także powoli, powoli będziemy sobie tu zbierali kasę. I tutaj, co mamy napisane? Więcej obrażeń będziemy mieli i odblokuje jakąś głowicę, albo bardziej umiejętność z jakąś głowicą, która zwiększa tymczasowo obrażenia... bardzo, bardzo mocno. I wszystkie buffy są jeszcze lepsze niż to, co mieliśmy do tej pory. I nawet nie wiem kiedy, ale przebiliśmy właśnie setną rundę, także kasa, jak widzicie, też bardzo szybko się generuje na tej prędkości razy 5, wiadomo. To jest tutaj must have. I 12 tysięcy, czekajcie, ile to kosztuje? 270 tysięcy, bo jak już będę blisko, no to raczej sprzedamy sobie tutaj na przykład ten bank, te łodzie też, no bo one mi nie będą generowały aż tyle. Benjamina zostawimy, no bo jednak za 874 mogę go sprzedać, a on już w tym momencie wygenerował mi 50 tysięcy kaski. Więc wiadomo, lepiej go zostawić tutaj, niech sobie będzie. O, i kolejne 19 tysięcy i wydaje mi się, że teraz mając już 250 tysięcy, mogę śmiało posprzedawać to, co mamy tu w tym momencie i jest. Uwaga, bum! Szkoda, że wygląd się nie zmienia. To jest jakby rzeczywiście ogromny, ogromny minus, ale gdzie są balony? O, bum, buffik. Okej. Szczerze nie widzę żadnej zmiany. Porównując do tego, co mieliśmy wcześniej. No jakby jedyną zmianą, jaką widzę, porównując do zwykłego piątego tieru, to, że nie ma balonów. Po prostu. Balony nie istnieją, bo są tak szybko rozwalane. Wiadomo, jeszcze możemy troszkę podkręcić sytuację i właśnie sobie zdałem sprawę, że może za szybko sprzedałem tych piratów, ponieważ nie powinienem sobie ulepszyć alchemika na piąty tier i mamy jeszcze... gdzie jest inżynier? Tu jest inżynier. No właśnie, takiego inżyniera sobie postawić, żeby jeszcze dodatkowo zbuffował właśnie tą łódź podwodną. No wydaje mi się, że to jest całkiem... dobry pomysł, więc powoli będziemy wdrażali ten plan w życie, chyba że wcześniej okaże się, że ta łódź podwodna zostanie zniszczona. W tym sensie, że balony się przebiją, jak łódź podwodna ma być zniszczona. Więc zobaczymy, co po prostu wydarzy się szybciej. Jeżeli jeszcze starczy mi kasy, no to będę chciał ulepszyć tego alchemika, ale priorytetem jest ulepszenie tej łodzi podwodnej właśnie razy 10. No i teraz rozpoczyna się tak naprawdę prawdziwy odcinek, bo mamy rundę 170. Postawiłem o wiele więcej łodzi, żeby jeszcze troszeczkę to wzmocnić, plus nawet się znalazło miejsce na kolejny piąty tier, który teraz będę chciał w sumie sobie tutaj ulepszyć, ale jeżeli chodzi o liczbę zbitych balonów, no to ma 10 milionów, ten ma 17 milionów. Ej, czemu ta łódź podwodna ma więcej zbitych balonów niż ta?
Chyba, że ona była od samego początku i dlatego tak jakoś... Ta też ma 15 milionów, ta ma 18? Dobra, czyli słuchajcie, może ta małpka podwodna, ona działa dobrze jako support, że tak naprawdę sama w sobie nie będzie jakoś taka spektakularna, ale będzie idealnie buffowała to, co mamy tutaj. Bo właśnie widzicie, tu na przykład jest też 9 buffów, bo zacząłem też ulepszać po prostu jakieś tutaj inne łodzie podwodne, losowo sobie klikając, bo to jest jedyne, co mi tak naprawdę tutaj pozostało. Więc może dlatego to tak działa, bo jasne, tutaj mieliśmy tą informację o tym, że będzie buff i tak dalej, ale nie sądziłem, że aż tak mocno zbafuje po prostu zwykłą łódź podwodną. Ale dobra, 178 runda, pewnie wezmę prędkość razy 25, no troszkę laguje, ale da się jeszcze buffować, więc ja to zrobię i widzimy się pewnie już pod koniec. I powiem wam, że nie spodziewałem się, że aż tak długo będę musiał czekać, bo dotarliśmy do rundy 293 i najwięcej zrobiła łódź podwodna 204. Czego nikt się nie spodziewał, 398 milionów, co pokazuje, że to ulepszenie działało w ten sposób, że to widzicie, 175 milionów, to nadal jest dużo, ale najbardziej skorzystała tutaj ta łódź podwodna na samym początku. Ja jestem z tego zadowolony, bo nie tego się spodziewaliśmy i to była taka fajna, supportująca małpka, a raczej rozwinięcie tego, co już mieliśmy. Jeżeli się podobało, koniecznie zostawcie lajka i co, widzimy się jutro w kolejnym odcinku.